zdecydowanie zacznę od zmiksowania w blenderze wszystkich składników na masę serową poza czekoladą i poza galaretkami. Dzielę teraz masę serową na dwie równe części. Jedną część będę barwiła czekoladą i kakao, a druga część pozostanie biała, tak żeby potem te wszystkie wzorki faktycznie przypominały skórę zebry. To czekolada roztopiona wcześniej w kąpieli wodnej idzie teraz do środka, do masy serowej, do połowy tej masy. I do tego jeszcze trochę kakao, żeby ta masa była naprawdę ładna, ciemna. Można też wykorzystać, jeśli macie, czarny barwnik spożywczy. Trzeba to teraz zamieszać tak, żeby wszystko się dokładnie połączyło. I teraz na sam koniec jeszcze trzeba dodać galaretki, które już rozpuściłam w gorącej wodzie i wymieszać całość. Można to zrobić z powrotem przekładając masę do blendera, ale można też spokojnie wymieszać to ręcznie. Ciemniejsza galaretka, czyli ta o smaku truskawkowym, wędruje do masy czekoladowej, a z kolei do białej masy wędruje galaretka jaśniejsza. Najlepiej, żeby to była galaretka cytrynowa albo agrestowa. Ja mam pomarańczową, mam nadzieję, że ona jakoś szczególnie mocno mi tej mojej masy nie zabarwi. I do lodówki na 2-3 godziny do stężenia. I teraz, kiedy już mi sernik stężał, po wyjściu z lodówki polałam go polewą czekoladową. Czekoladę rozpuściłam w kąpieli wodnej razem z masłem. To musi mi jeszcze zastygnąć i można przekładać na tortownicę, nie na tortownicę, na paterę oczywiście i kroić. Zobaczymy, jaki wyszedł wzorek.